Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś jestem w Monako, w Monte Carlo i będę jeździł autem, które jest już Wam znane, ale cieszy tak samo jak za pierwszym razem. Bugatti Chiron w Monte Carlo. Nie będę przekraczał granicę włosko-francuską, jadąc po Opel Meridzie. Ja padaba. Nie uwierzycie, dojechałem. Założę okulary, bo do cienia pójdę. Zobaczcie, jak to wygląda. Opel Meriva dojechał do Monte Carlo. Zobaczcie, co tu się dzieje. No i gwiazda dzisiejszego wieczoru tak naprawdę. Ale jest jeszcze kilka ciekawych egzemplarzy. Z tej strony Huracan Performante. Tam jeszcze są SLR i SLS. A tutaj macie Veyrona, 1000 koni. W16, coś niesamowitego. To jest show. Tak wyglądają typowe korki w Monako, w Monte Carlo. Kolejny Veyron. Troszeczkę klasyki. Zobaczcie. Thunderbird. To jest właśnie Monte Carlo. Taki tam Bugatti Veyron. Jeden z trzech Bugatti. Tutaj w okolicy 100 metrów. Jedzie sobie. To miasto jest cudowne. Kiedyś tu zamieszkam. Już miałem wychodzić, a tu jeszcze Aventador Super Veloce. Takie tam Veyron jeżdżący sobie po ulicach. I tu jest ten tunel. Ale ten tunel musi brzmieć. Taki tam podjazd hotelowy. Koenigsegg. Aż zrobię fotę na Insta. Cudowne. Cudowne auto. Nie, no nie wierzę w to. Pierwszy raz na oczy widzę Regerę. Cudowne auto. Jeszcze jedna fota na Insta. Ja pierdzielę, co tu się stało? Co ty gadasz? Nie wierzę. Teraz przyjechały pod hotel jeszcze dwa świetne samochody. 918 Spider. Zobaczcie też co tutaj. Ja tu zamieszkam. Poważnie wam mówię. No i jest Iza. Teraz jakby wam to powiedzieć. Jedziemy. Koleżanka sobie chce zrobić z Bugatti jakiś fajny filmik, więc tutaj kierowca Bugatti robi mu materiał. To jest hit. Widzicie, wszystko ona jest. Ona nie wie. Ona jeszcze nie wie. Ale uświadomimy ją na końcu. O, jak pięknie. Super. Zanim z Izą pojedziemy, to najpierw pracownik hotelu musi odpalić ten samochód, zrobić trochę hałasu, zebrać ludzi i odjechać nim. Iza sama nie może odjechać. Nie, no jest taka... Ale skrzypi jest ta nawierzchnia. Jest taka... Taka konieczność, że tak powiem. Śmieszne, fajne, fajna sprawa. Luksus. Hi! Thank you. Bye-bye. Mamy fajną eskortę w postaci setek ludzi. Zanim odjedziemy, to zostaniemy już 1000 razy sfotografowani. Kurde, nieprzygotowani. Musicie to wybaczyć, ale to jest totalny spontan. Bym się uprała chociaż inaczej. Tak, uczesałbym się, tak. Nakremował sobie twarz. Teraz jedziemy tunelem. Czy to jest ten słynny tunel z wyścigów formuły? Chyba tak. Tak, tak, tak. Tutaj gazują wszystkie auta formuły i kiedyś to tu można było gazować. Teraz są tutaj podobno właśnie kamery, tu są podobno policja stoi na końcu tunelu, z tego co tam pamiętam, nie wiem czy teraz już akurat stoją, ale generalnie nie można. Radary są, czy też ten deseń. No i masz kamery wszędzie, wiesz, i one cię obserwują i to jest tak, że na przykład, nie wiem, gadasz przez telefon sobie, nie ma policji nigdzie, łapią cię na kamerach i kilometr później albo dwa cię łapią, nie? Rozmawiałeś w tunelu przez telefon, no więc... No właśnie. Wariować nie można za bardzo. Ja cię picole, to jest coś niesamowitego. I ten spokój na twarzy Izy. Opanowanie. To tylko z zewnątrz. To jest auto inne niż wszystkie, takie wyjątkowe, bardziej wyjątkowe niż reszta nawet super samochodów. No bo to jest Chiron, to jest auto jedno z 500. Fenomenalnie siedzieć w takim aucie. Teraz jesteśmy w porcie. Jednym z dwóch, Monako. Monako w nocy wygląda jeszcze piękniej niż za dnia chyba. Ma taki klimat. Tak, tak. Mówiłaś mi przed jazdą, że to jest twój taka... Jakby pierwsza styczność z Bugatti, z Chironem, z tym egzemplarzem. Korzystałam z okazji takiej, że mojego faceta tutaj nie ma i pomyślałam sobie, że w
wezwę furę. Ale niestety skończyło się to tak, że jak podjechałyśmy z kumpelą właśnie pod Casino de Paris na kolację, to złapali nas jacyś carspottersi, no i przez przypadek stałyśmy się na chwilę gwiazdami TikToka, gdzie to było 30 milionów wyświetleń łącznie. Gdyby to była pełna konspira, to trochę by się nie udała, bo zostałam od razu przespotowana, ale na szczęście o tym wiedział, ale instrukcji żadnych nie dostałam. Ale muszę ci powiedzieć, że właśnie kilka dni wcześniej pierwszy raz prowadziłam też SVJ-a. A tak, o tym też rozmawialiśmy właśnie. I jak, co byś powiedziała o SVJ? I powiedziałam, że wsiadłam tam dwa razy, pierwszy i ostatni. Że w ogóle nie ma opcji, żebym w ogóle jeszcze kiedykolwiek wsiadła do tej fury, bo właśnie mi się bardzo źle jechało, bo jest niska, szeroka, no trzeba umieć ją prowadzić. Powiedziałeś też, że ona ma jedną tak, skrzyniową... Tak, jedną sprzęgłową skrzynię. Jedną sprzęgłową skrzynię. Ona rwie bardzo przy mocniejszym wciśnięciu gazu i nieodpuszczeniu go przy zmianie biegów, bardzo rwie i to nie jest przyjemne przy pierwszym wrażeniu rzeczywiście. Dokładnie, totalnie nie potrafiłam go prowadzić i po prostu się tak zamęczyłam, że jak wyszłam, miałam ochotę błagać kogoś, żeby ktoś mi ją odholował do domu, ale wróciłam. A tutaj w ogóle jest taki komfort jazdy, to jest niesamowite, jak się przyjemnie prowadzi to auto. Niesamowicie się go prowadzi, no i też to przyspieszenie, bo wystarczy, że naciśniesz leciutko na gaz i po prostu jak jakaś rakieta, wiesz, on strzela do przodu. Więc jako kompletny laik motoryzacyjny, który co prawda jeździł wieloma samochodami różnymi, no to ten to jest w ogóle niesamowity. Bo co do tej konspiry i tych nagrań, nasunęło mi się, dobrze, że twój facet, że się znamy z twoim facetem, bo tak to wiesz, zaraz pewnie jakieś zdjęcia wypłyną, co to jest za chłopak. Co to za tym, z kim się tam stajesz? Wypuściłem cię z koleżanką, wracasz z jakimś typem, kto to? Uff, uspokajamy. Ale też jeszcze nie wiem. Jeszcze mu nie powiedziałam, że poważnie? Się widzimy. Nie zdążyłam. Okej. Nie, spokojnie. Zobaczę na filmie. Jesteś bezpieczny. Nie, się znam. Boże, jak to pięknie, muszę wam to pokazać. Zobaczcie, to lusterko Bugatti wcale nie jest najpiękniejszym widokiem. Bo tutaj mamy widok, co tutaj, na kasyno od razu chyba, taką rundę zrobiliśmy. Tam na górze jest. Zobaczcie, jaki wyjątkowy to jest samochód. Biegną, żeby zrobić piękne, perfekcyjne zdjęcie. Nie zapomnij nas oznaczyć. Ale rzeczywiście to, o czym z twoim facetem rozmawiałem, jak nagrywaliśmy, bardzo się odbija jasna, biała wręcz, deska rozdzielcza. Zobaczcie, teraz mamy ciemno, a pod słońce, jak jedziesz 300 na godzinę po autostradzie, czy po torze i nagle... jasna podsufitka bije ci w oczy, nic nie widzisz. No to jest ewidentnie problem, właśnie szczególnie wiesz, jak tu jest tak jasno i... Tak, całe jasne, całe białe. No taki sobie wzięliście samochód, no taki macie, no radźcie sobie z takimi problemami. Ja tu gościnnie w tym aucie. Póki nie wróci do domu to i nie powie, oddawaj kluczyki. Jak felgi nie uszczerbisz, to nie będzie na pewno ostatni raz. Dlatego go nie parkuję. Oddaję go właśnie baturię zawsze, bo oni wiesz, zawsze proparkują już wszystkie najlepsze fury. Wiesz, są wyćwiczeni, to są dobrzy kierowcy i dobrze je tam parkują. No właśnie. Ja nie ryzykuję, więc jak gdzieś jeżdżę, to po prostu jadę pod to Casino de Paris i tam im oddaję auto. We Francji masz takie parkingi, nie wiem czy byłeś kiedyś, ale w całej Francji, czy tutaj, czy Paryż, to masz takie mega wąskie zjazdy, bardzo wysokie krawężniki i malutkie miejsca. Oni tutaj wykorzystują każdy centymetr przestrzeni i nie masz... masz tutaj tylko mieszkania i bloki i nie ma w ogóle domów. Więc ci wszyscy bogaci ludzie, którzy chcą mieć rezydencję, biorą sobie tutaj mieszkania. Żeby mieć rezydencję, no to na przykład musisz mieć tu mieszkanie, tam zatrudnienie, jest jakby kilka tych etapów. Ale wszyscy mieszkają... O, zielone. Wszyscy mieszkają poza Monaco. Nie masz ani jednego domu, nie masz w Monaco. Wszystkie jest właśnie tutaj Villefranche, Roquebrune, Cap Martin i te wszystkie wioski dookoła, nie? I tam oni żyją. Kolejna moja ulubiona droga wzdłuż kasyna, która zjeżdża do portu. Masz te wszystkie butiki. Tak, właśnie. O, teraz proszę cię, nagraj to i pokaż to mojemu facetowi, włączam lifta, zatrzymuję się przed garbem i powolutku wjeżdżam. Pamiętam, kochanie, pamiętam, miałam to robić. Robię, zobacz, za każdym razem. Takie do 4x4
40 na godzinę przyspieszonko, posłuchajcie. Tego się nie spodziewałem. To zawsze będzie to samo. To zawsze będzie tak samo. Wyjedźmy na tą autobusę. Przyciszę trochę muzykę. Poszło. Tak, dobrze myślicie, wjeżdżamy na autostradę. Poszło, mamy zielone światło. Jedziemy w stronę Nicei. Jesteśmy 15 minut mniej więcej wyszło. Od Nicei. To jest takie auto, które bardzo dużo wybacza, nawet jeśli chodzi o jakieś hopki i kierowiski w górze. Dzięki. Ale... Dobrze, dobrze. Ja nie będę kończył, nie będę kończył. Ktoś tu się poczuł urażony, będzie mnie wsadzał zaraz na bramkę. Ale wiesz co, poczekaj, bo chyba musisz wysiąść. O, tak myślałem właśnie. I weź tutaj się umawiaj na wieczorną. O, chodź, pojedziemy sobie wieczorem. Super, no teraz trzeba wysiadać, no to dobrze. O, panie kochany. Aż uszy mi zatkało. Czułeś to? Ok. Oboje jesteśmy w szoku. Ale fajnie, to jest naprawdę dosyć przyjemne. Jest, jest, jest przyjemnie. Nagramy Insta Stories jeszcze. Tam możecie wszystko na bieżąco oczywiście śledzić. Autostradą w Chironie. Przy okazji, jak mam wyłączony kierunkowskaz, to posłuchajcie. Jak on szybko brzmi. Przy okazji, jak jesteśmy przy bramkach, to pokażę wam, jak ten samochód wygląda jeszcze raz. I przy okazji, to była taka wymówka, żeby zrobić zdjęcie na Insta z ciekawym opisem. O kur... Zamknęły się okna. Tak, powyżej jakiejś tam prędkości zamykają się już okna. To był ten krótki. To było dość krótko było otwarte. To był ten krótki, czyli będzie jeszcze dłuższy tunel powrotny. Baby! To był pierwszy i ostatni raz. Naprawdę, ja tak nie jeżdżę. Patrz, tak się przyjemnie jedzie, że... Minęliśmy zjazd. Naprawdę. Ja pierdzielę. Dobra. To co, do Rzymu? Mediola. Mediola, bliżej trochę do góry. Kolejne bramki. Ojejku, jaki piękny bulgot. Ja się trochę przewietrzę. Przejdę te 10-15 metrów. Przeprowadzę Chirona, żeby Iza nie musiała wychodzić, bo tu widzicie, jest wąsko. Te krawężniki są dość wąskie. Ma pan może pożyczyć 2 euro? Bo ja pierdzielę. Poważnie? A zatankować? Euro 20. No to już niech będzie. Tylko mnie nie zostawiaj! Tylko mnie nie... Muszę jej zagrozić drogę, bo mnie zostawi na tej autostradzie. Dobrze, nie ma problemu. Hej, hej, na razie. A, czekaj, ja tam jadę. I z takim pięknym widoczkiem będziemy się z wami powoli żegnać. Tu położę kamerę. Bugatti już zaparkowane. Dojechaliśmy. Iza, bardzo ci dziękuję za ten miły wieczór, mile spędzony, za fajną przejażdżkę. Za przemiły czas i super rozmowę. Bardzo fajnie w ogóle się jechało. Bardzo również dziękuję za wszystko, za gościnę, również u ciebie w domu. I to... Byłeś nie mówić, że zaprosiłam cię do domu. W hotelu jesteśmy. W hotelu. Jesteśmy w trzygwiazdkowym, 3,5-gwiazdkowym hotelu. Pijemy wodę z cytryną. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji i pamiętajcie do o naszych Instagramach, gdzie czekaj. O, tu. A zapraszam do mnie też. Zapraszamy. Tak. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrowienia z pięknego lazurowego wybrzeża. Cześć!